Jednym z mitów związanych z opodatkowaniem osób z Ukrainy w Polsce jest to, że osoby będące nierezydentami podatkowymi w Polsce nie płacą podatku, a osoby, które są rezydentami podatkowymi, płacą podatek. Otóż tak nie jest. Również osoby, które są w Polsce nierezydentami podatkowymi, podatek ten muszą w pewnych sytuacjach zapłacić. Na przykład, jeżeli dana osoba jest zatrudniona na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, i nawet będąc właśnie nierezydentem podatkowym w Polsce, czyli będąc rezydentem podatkowym na Ukrainie, to mimo wszystko po przekroczeniu 183 dni pobytu w Polsce taka osoba musi zacząć rozliczać się z podatków w Polsce. Kolejnym mitem jest to, że podatki w Polsce są wysokie i że nie warto być polskim rezydentem podatkowym. Okazuje się, że w Polsce ze względu na to, że mamy wysoką stosunkowo kwotę wolną od podatku, 30 tysięcy złotych, pierwsza stawka podatkowa w naszej skali podatkowej wynosi 12%, mamy też sporo dodatkowych ulg podatkowych. Okazuje się, że w takiej sytuacji podatki mogą być nawet niższe dla pewnych grup Ukraińców w Polsce niż na Ukrainie, dlatego że na Ukrainie mamy podatek liniowy w wysokości 18%, do tego dochodzi podatek militarny 1,5%, w związku z tym mamy stawkę 19,5%. W związku z tym czasami może się okazać, że bycie polskim rezydentem przyniesie niższe obciążenia podatkowe, natomiast jeżeli ktoś jest ukraińskim rezydentem podatkowym, musi jeszcze w takiej sytuacji dopłacić podatek na Ukrainie. I teraz, jeżeli na przykład ktoś płaci podatek w Polsce według stawki 12%, albo wręcz mieści się w kwocie wolnej od podatku, to jeżeli jest ukraińskim rezydentem podatkowym, musi zapłacić różnicę między stawką podatkową na Ukrainie, czyli 19,5%, a stawką podatkową w Polsce, bądź też wręcz zerowym podatkiem, który jest należny w Polsce. Dlatego w takiej sytuacji może być tak, że bycie polskim rezydentem będzie bardziej opłacalne, z uwagi na to, że taka osoba nie będzie już musiała dopłacać podatku na Ukrainie.